Poszłyśmy do biblioteki w Starym Mieście, aby pogłębić naszą wiedzę na temat Stanisława Mikołajczyka, bohatera z Wielkopolski, aktywnie działającego w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej. Stanisław Mikołajczyk urodził się 18 sierpnia 1901 roku w Dorsten-Holstern-Hausen w Westfalii, gdzie jego rodzice czasowo przebywali. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny. Po powrocie do Polski jego rodzina osiedliła się w Strzyżewie. Był wychowywany w duchu patriotyzmu, co prawdopodobnie zaowocowało jego polityczną przyszłością. W 1919 roku wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zaangażował się również w działania przeciwko bolszewikom. Uczęszczał na Uniwersytet Ludowy w Dalkach. Karierę polityczną rozpoczął bardzo wcześnie, bo w wieku 21 lat został członkiem PSL Piast. W 1927 roku zorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej i pełnił funkcję jego prezesa. Przysporzyło mu to sporej popularności w kręgach młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego kariera szybko nabrała tempa. W latach 1930-35 był posłem na Sejm. Współpracował z Witoldem Witosem, co miało duży wpływ na jego poglądy. Co ciekawe, był najmłodszym parlamentarzystą. W 1937 roku, po ogłoszeniu strajku generalnego, przejął kierownictwo Stronnictwa Ludowego. Po wybuchu II wojny światowej chciał w jakiś sposób wspomóc ojczyznę. Zdecydował się emigrować do Francji, gdzie działała Rada Narodowa, której później został wiceprzewodniczącym. Następnie w latach 1940-43 był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych w rządzie generała Sikorskiego, którego miejsce po jego śmierci zajął jako premier rządu na emigracji. Nie wszystko jednak szło po jego myśli. Przeciwko jego władzy narastała coraz silniejsza opozycja z generałem Kazimierzem Sosnowskim i generałem Władysławem Andersem na czele. Nieufność do jego władzy spiętnowało przegranie Powstania Warszawskiego. Bezskutecznie usiłował uzyskać porozumienie ZSRR dotyczące polskiej granicy wschodniej i z PKWN odnośnie politycznej przyszłości kraju. Nie zdawał sobie sprawy, że wszystkie decyzje zapadły już w Terechanie. Dowiedział się o tym podczas wizyty w Moskwie w październiku 1944 roku z ust Mołotowa w obecności nie tylko Stalina, ale i brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. W wyniku odniesionych porażek Mikołajczyk, załamany, udał się 24 listopada do prezydenta Raczkiewicza, prosząc o dymisję. Jego dotychczasowe stanowisko objął Tomasz Arciszewski. Pomimo tych wydarzeń nadal dzielnie i zaangażowaniem walczył o lepszy byt dla Polski. Dostawał on, co prawda przez jakiś czas, propozycje dotyczące ponownego objęcia fotelu premiera w nowym rządzie. Ale nie zdecydował się on finalnie na taki układ, gdyż odrzucał on myśl o porozumieniu z Moskwą. Pod koniec 1944 roku w sytuacji bez wyjścia musiał zgodzić się na rozpoczęcie negocjacji. Jednak strona komunistyczna odwlekała wtedy decyzję o powołaniu wspólnego gabinetu i stracił on bezpowrotnie możliwość objęcia funkcji premiera. W kwietniu 1945 roku, stosując się do zaleceń Churchilla, wydał specjalne oświadczenie, w którym ostatecznie zaakceptował układ polskich granic. W czerwcu tego samego roku otrzymał zaproszenie na konferencję moskiewską, która na celu miała wyłonić tymczasowy rząd jedności narodowej. Gdy ogłoszono nowy skład gabinetu, Stanisław objął funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa. Cieszył się dużym poparciem społeczeństwa, co dawało nadzieję na wygranie nadchodzących wyborów w 1947 roku. Zostały jednak one sfałszowane przed ZSRR, co ostatecznie zmusiło go do ucieczki do USA. Nawet po II wojnie światowej walczył on o sprawy polskie. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. Jego prochy w 2000 roku zostały sprowadzone do Polski i pochowane na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.